ale jestem cały czas tutaj obserwowany. Bardzo się boję o swoje bezpieczeństwo i mojej mamy. Dobrze, proszę pan. Proszę ich spisać. Dobrze, ale niech mi pan da. Dobrze. Już przede wszystkim tak. Z racji wcześniejszego, co panu mówiłem o wykroczeniach z COVID-u, o obostrzenia chodzi, chciałbym pana pouczyć i wręczyć panu pouczenie sprawcy wykroczenia. Czy chce pan takie pouczenie otrzymać i podpisać, czy odmawia pan podpisu? Odmawiam podpisu. Dobrze. Więc sprawdzę sobie. Jeżeli chodzi o udostępnienie danych personalnych, my nie możemy, ponieważ... Ale ja nie chcę udostępniać, ja chcę, żeby pan spisał. Ale ja nie mogę pana zarówno im spisać, ani innego. Jeżeli pan się czuje zagrożony... Tak. Czuję się zagrożony. Jeżeli pan chce kontynuować zakupy tutaj, tak, jak najbardziej pan może. Jeżeli jakkolwiek, cokolwiek. Jeżeli do zrobią, mnie podejdzie i mnie uderzy, to ja mu oddaję, od razu mówię. I może to się skończyć krwawo. Proszę oddać. Dobrze? Proszę nie oddawać. Będę oddawał. Proszę... No jeżeli pan mnie tutaj zostawi, zostanę napadnięty ponownie, no to będę się musiał bronić. To wychodzimy razem z panem. Nie ma żadnego problemu. Proszę spisać te osoby. Proszę spisać te osoby, bo czuję się zagrożony przez nich. Ale ja nie mam, proszę pana, podstawy do tego, żeby ich legitymować, ponieważ w tej chwili oni w żaden sposób pana... Przez godzinę stoją w jednym miejscu i cały czas się na mnie patrzą. No i czy to jest czyn, który powoduje jakiekolwiek... Dyskomfort bardzo duży, tak, bo przed chwilą przez czterech tych bandytów zostałem napadnięty. Rozumiem, dyskomfort. Tak. Jeżeli bandyci mnie napadają i później mnie obserwują, no to czuję się zagrożony. Żadnych znamion przestępstwa ani wykroczenia... Napaść na mnie nie miała tam znamion przestępstwa? O napaści my nie rozmawiamy. Napaści nie zastaliśmy, jeżeli pan chce... No to właśnie o tym panu mówię, że jeżeli pan tego nie zrobi, no to znowu na mnie napadnią, a pan będzie dalej pierdolił te głupoty, że pan nie widział, że pan nie widział przestępstwa. Wychodzi... To jest kolejne wykroczenie, które pan robi. Ja nie chcę w żaden sposób... Jakie wykroczenie zrobiłem? Przeklinanie w miejscu publicznym. A napaść nie jest wykroczeniem? Przed chwilą pan powiedział, że napadło na mnie czterech bandytów i to nie jest wykroczeniem, a ja przeklinam i pan mówi, że to jest przestępstwo. Czy pan jest, nie wiem, czy pan jest zdrowy na umyśle? Zdrowy jest pan na umyśle? Widziałem nagranie, uspokój się, idziemy. Do niego się odnoszę. I jeżeli pan tych dwóch bandytów wylegitymować, bo czuję się zagrożony. Zostałem przez nich napadnięty i teraz oni się czają na mnie. Ale pan mi nie może wydawać polecenia, bo ja mam legitymować, jak nie. No. Okej, okay, to ja mu mówię tutaj od razu, oświadczam, że jeżeli oni mi napadną, ja się będę bronił. Dobrze, proszę zadzwonić na policję. Rozumiem? Nie będę dzwonił na policję, tylko się będę bronił. Jeżeli on mnie dotknie, to ja też go dotknę. I to nie będzie głaskanie po głowie. Dobrze, jak pan uważa... I ja, tak jak powiedziałem, działam w granicach prawa. Niech pan też zważy na to, że jest pan tutaj z mamą, która jest, jak pan twierdzi, schorowana. Też trzeba mieć to na uwadze, a nie uparcie dążyć do tego, żeby... No właśnie, zostałem napadnięty. Jakbym się nie bronił, to mama by tu została sama. Przyjdzie pan na komendę, złoży stosowne oświadczenia w tej sprawie. Nie będę nic składał. Ja panu mówię, co się działo tutaj. A pan mówi całkiem co innego. Nie wiem, jakie pan nagranie oglądał. Czy pan był w jakimś kinie, kurde, czy pan oglądał to... Wychodzimy, bo ja tu dłużej nie będę stała. Proszę pana. Czy pan jakiś film komediowy oglądał, czy tą sytuację? Dobrze, na tą chwilę kończymy. Jeżeli pan ma jakiekolwiek zażalenia w stosunku do czynności, które tutaj przeprowadzaliśmy na miejscu, może pan złożyć do prokuratury. Chciałbym prosić o spisanie tych dwóch bandytów. Bez kagańca. Pan nie chce pouczyć, dlaczego ten bandyt jest bez kagańca? Dlaczego jest bez kagańca? Proszę mu zwrócić uwagę. On też jest bez... Dlaczego jesteś bez kagańca, panie? Halo? Jest bez kagańca. Nie zwracam panu uwagi? No zostaw mnie, przecież ja będę tylko przechodzić. Co cię obchodzi? Idziemy do domu. No idę. No to idziemy. Spokojnie, proszę nie za mną. Czekaj, puść mnie. Nie, cicho. Nie zostawisz. Tak? O, bardzo, bardzo dobra interwencja, ale pan go nie spisze. Nie będzie mu pan kazał podpisać jakiegoś oświadczenia, że pracownik sklepu powinien być w kagańcu. Ten człowiek jest w pracy, rozmawia przez telefon. No i co z tego? To jak się przez telefon rozmawia, to kagańc nie obowiązuje? On nie zasłonił twarzy, cały czas mu nos wystaje. Czyli on nie spełnia przepisów. No dlaczego pan łamie prawo? Dlaczego pan nie przestrzega prawa?
Widzi pan przestępstwo i pan nie reaguje. Idziemy do domu. Bo ja no to dlaczego, a dlaczego pan go nie chce spisać? Dobrze, skoro... Ola, wylegitymuj proszę, pana... Proszę spisać tego... Tego jednego tak, bardzo dowód, proszę. Bo ja chcę mieć dowód w sądzie. Bardzo proszę. Dziękuję. Najpierw mnie napadł na to, że nie przestrzegam przepisów sanitarnych, ten bandyta, a teraz sam chodzi bez kagańca i łamie te przepisy. I oto mógł mnie pobić, a teraz sobie chodzi i policja nie reaguje. Ma pan rację, w końcu mam podstawę do tego, żeby tamtego pana wylegitymować. Aczkolwiek dziękuję bardzo. Poza wiedzą, którą poczekaj, my mamy, to spiszemy go, nie możemy jak będziemy mieć będą dane, no to... To idziemy w tym. Ale ja panu tych danych nie mogę przekazać. Pan ich nie dostanie. One będą tylko na potrzeby policji. Okej, okay. No dobrze, no ale tu właśnie o to mi chodzi, żeby to było właśnie na policji, jak w razie, jak będę chciał założyć sprawę w sądzie, żebym wiedział, z kim miałem do czynienia. Tylko o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jak mnie napadną teraz, jak będę wychodził znowu, żebym wiedział, kto mnie napadł. Bo ja jestem praktycznie przekonany, że jeżeli państwo nas opuszczą, to zostanę ponownie napadnięty przez tych ludzi. Powiem panu tak. A nie chcę mieć kłopotów, bo ja się umiem bronić. Ja, rozumiem, ja panu mówię, ja się umiem bronić i ja nie będę stał z założonymi rękami, jak mnie napadną. Moje opinie samosądy są żadne... Ale ja nie są samosądy, tylko ja mówię, że się będę bronił, rozumie pan? Samoobrona konieczna. Tak. Jeżeli napadają mnie przestępcy, ja się bronię. Nie będę stał z założonymi rękami i czekał, aż panowie przyjadą. Panowie jechali tutaj, kurde, 30 minut, czy 20, i co? To oni mnie mogli zabić w tym momencie. Jakbym się nie bronił, jeżeli bym się nie bronił, to oni mogliby mnie tutaj zabić. A pan mi mówi, że mam czekać na państwo. Mam czekać, aż mnie zabiją, tak? Uważam, że... Napada mnie czterech przez... W żadnym stopniu przemoc nie jest uzasadniony. Dokładnie. Ale jeżeli jest pan napadnięty tak jak tutaj, to się pan musi bronić, prawda? Jeżeli panu zagraża życiu czterech bandytów. Okej. Okay. Ja idę, bo moja mama już się zdenerwowała i idzie do kasy.